Chainsaw Man to kompletnie mroczna seria, która nie tylko jest naszpikowana nawiązaniami do popkultury i życia samego autora, ale i również do biblijnych wydarzeń. Inaczej jest w przypadku jednych z najsilniejszych demonów w całej serii, czyli jak ja to lubię nazywać, Wielkiej Czwórki. Ja nazywam się Huzet, a dziś przybliżę wam jedną z pierwszych potwierdzonych teorii ze świata Chainsaw Man. Zaczynajmy. Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że do samego końca słuszność tej teorii nie była jasna. Chodzi mi tutaj o fakt, że jednym z czterech jeźdźców apokalipsy jest zaraza, a ta nie pojawia się w żadnym momencie naszej serii. Z tej też racji zestawienie całości zagadnienia wydawało się nieco problematyczne, do momentu aż Makima zaczęła wymieniać, bez czego świat nie byłby lepszy. Jak wszyscy wiemy, jej celem jest wyeliminowanie rzeczy, które sprawiają ludzkości nieodzowne problemy. Właśnie z tej przyczyny, wymieniając kataklizmy, bez których ludziom żyłoby się lepiej, wymieniła wojnę, głód oraz śmierć. Jak możemy wnioskować, jest to niemal idealne nawiązanie do biblijnej apokalipsy i jej czterech piewców. Przy czym w tej teorii musieliśmy oczywiście zamienić Control Devil ergo Makimę za zarazę. Kim w takim razie są owe diabły i dlaczego Makima miałaby się chcieć ich pozbyć? Możemy tutaj mieć swoje przeróżne hipotezy. Zacząłbym od tego, że jej motyw jest nieco enigmatyczny, ponieważ jak możemy się w przyszłości dowiedzieć, od Famin Yoru, czyli War Devil, jest jej siostrzyczką. To znaczy, że cała czwórka mogła pracować kiedyś na rzecz pokonywania potężniejszych demonów, takich jak Primal Fear czy też Pochita. Co zatem podziało się z ich wspólnym celem? Dlaczego Makima zechciała się ich pozbyć? Moim zdaniem odpowiedź jest prosta, jak dla każdego, kto nieco zgłębił naturę wysoce ambitnych tworów. Chodzi tu oczywiście o popularny konflikt interesów. Wyobraźcie sobie, że w trójkę razem ze swoimi bliskimi macie niby wspólny cel, ale jednak wasze wewnętrzne motywacje się nieco różnią. W związku z tym, że wy jesteście niesamowicie potężni, to stajecie się destrukcyjni dla siebie nawzajem. Co wtedy robicie? Zdecydowana większość osób stara się oczywiście eliminować konkurencję. Moim skromnym zdaniem dokładnie tak samo było z Makimą, która to obrzydzona motywacjami na przykład Yoru stwierdziła, że powinna się ich pozbyć. Zresztą nie jest to niczym dziwnym, jeśli weźmiemy pod uwagę, że demon Asy pragnie, aby Pochita wypluł demona broni nuklearnej. Przecież to jest w zupełnej przeciwności do celu demona kontroli. Makima symbolizuje zarazę nie bez powodu. W końcu może się materializować na przykład ze szczurów i stworzeń, które uważa za gorsze od siebie i tym samym może kontrolować. Przypomnijmy, że szczury na przykład były właśnie taką metaforą zarazy, przenoszącej się dżumy. Jej moc to zmuszanie innych do posłuszeństwa. Moc Yoru to zamienianie rzeczy w broń. Tym silniejsza, im więcej zawiści wygenerowało jej powstanie. Za to Famin? Jej moce pozostają dla nas zagadką i tak naprawdę możemy się jedynie domyślać, czym dysponuje. Po tym, co widzieliśmy w mandze, jeszcze niestety niewiele wiemy. Trójka sióstr jest tajemnicza, ale za to nie tak bardzo jak samo istnienie Diabła Śmierci. Kim on jest? Z kim ma kontrakt i czy byłby w stanie pokonać demona ciemności? No cóż, tego jeszcze nie wiemy, mimo tego, że fandom spekuluje, że kontrakt z nim może mieć albo Kobeni, albo Yoshida. Ja tymczasem dziękuję wam za kolejny krótki materiał z uniwersum Człowieka Piły. Piszcie proszę, jakie następne materiały i teorie chcielibyście zobaczyć, a tymczasem widzimy się już w następnych odcinkach. Dziękuję serdecznie i cześć!